Karol Wojtyła urodził się w 1920 roku w Wadowicach koło Krakowa. Gdy miał 9 lat, zmarła jego matka. Karol, będąc uczniem gimnazjum, interesował się literaturą oraz teatrem. Od dziecka lubił też sport. Chętnie grał w piłkę oraz odbywał piesze wędrówki. Karol w 1938 roku zdał maturę. Rozpoczęte studia przerwał wybuch wojny. By zdobyć środki do życia, musiał pracować między innymi w kamieniołomie. Nie przerwał jednak nauki. Mimo tego, że Niemcy zamknęli wyższe uczelnie, kontynuował edukację na tajnym wydziale teologii, czyli nauki o Bogu. Występował w teatrze, pisał sztuki teatralne oraz wiersze. W 1946 roku Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku wyjechał do Rzymu, by kontynuować naukę. Uzyskał tam tytuł doktora. Po powrocie do kraju był jednocześnie księdzem oraz wykładowcą na uniwersytecie. W wieku 38 lat został biskupem krakowskim, a 5 lat później arcybiskupem krakowskim. Mimo licznych obowiązków dalej aktywnie odpoczywał. Często wyjeżdżał ze swoimi studentami na wycieczki górskie i spływy kajakowe. Młodzież bardzo ceniła go za mądrość oraz poczucie humoru. Władze komunistyczne, które rządziły Polską po II wojnie światowej, odnosiły się z wrogością do kościoła. W okresie powojennym rządzący zakazywali budowy nowych świątyń i przejmowali majątek kościelny. Zabroniono nauczania religii w szkołach, a duchowni często byli aresztowani. Ważną postacią polskiego kościoła w czasach komunizmu był kardynał Stefan Wyszyński. Kardynał, czyli jeden z najwyższych urzędników kościelnych. Pod jego przewodnictwem polski kościół bronił praw obywateli i pomagał ludziom walczącym z systemem komunistycznym. W 1978 roku w Watykanie odbyło się kolejne zgromadzenie kardynałów, czyli konklawę, które miało wybrać nowego papieża. Głową kościoła został Karol Wojtyła, który przyjął imię Jana Pawła II. Jego wybór był wielką sensacją, gdyż był pierwszym od kilkuset lat papieżem, który nie pochodził z Włoch. Podczas swojego pierwszego wystąpienia nazwał się papieżem z dalekiego kraju. Jan Paweł II często był określany mianem papieża pielgrzyma. W trakcie swojego pontyfikatu odbył ponad 100 pielgrzymek zagranicznych, w trakcie których odwiedził ponad 120 krajów. W większości z nich był jako pierwszy papież w historii. W trakcie swoich podróży 8-krotnie odwiedził Polskę, za każdym razem przyciągając dziesiątki tysięcy wiernych. Jan Paweł II był jednym z najdłużej sprawujących władzę papieży w historii. W trakcie swojego pontyfikatu był uważany za wzorzec i autorytet. Bardzo aktywnie działał na rzecz dialogu i porozumienia pomiędzy różnymi religiami. Cechowała go przy tym niezwykła serdeczność oraz poczucie humoru, czym bardzo zjednywał sobie ludzi. Bardzo dużą rolę odegrał w procesie demontażu systemu komunistycznego w krajach Europy Wschodniej. Jego pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 roku stała się jedną z przyczyn, które doprowadziły do przemian społecznych, jakie wkrótce miały w Polsce nastąpić. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Na wieść o jego śmierci w Polsce ogłoszono trwającą 6 dni żałobę narodową. Uroczystości pogrzebowe w Rzymie zgromadziły prawie 6 milionów osób. W 2014 roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym.